Zrób mi kilka zadań. Pierwsze z nich. Stoisz na trampolinie, która jest zamontowana 7,5 metra nad poziomem basenu. Po skoku nurkujesz na głębokość 3,7 metra. Jaka jest długość przebytej przez Ciebie drogi w pionie? Narysujmy sobie to zadanie. Skakaliście kiedyś do basenu? Tutaj mamy basen. Tutaj będziemy mieli trampolinę, z której będziemy skakać. Postawmy tutaj siebie, takiego ludzika. I wiemy, że ta trampolina jest zamontowana 7,5 metra nad poziomem basenu. 7,5 metra. 7,5 metra. Po skoku nurkujemy na głębokość 3,7 metra. Czyli skaczemy i nurkujemy na głębokość 3,7 metra. Czyli tutaj mamy 3,7 metra. Czyli do takiej głębokości tutaj uda nam się wpaść, zanurkować. I teraz pytanie. Jaka jest długość przebytej przez nas drogi w pionie? Czyli tej drogi z trampoliny aż do tutaj dna basenu. Co należy zrobić, aby obliczyć łączną drogę? Mam nadzieję, że już wiesz. Należy dodać te dwie wartości. Napiszmy. 7,5 metra. Dodać 3,7 metra. Daje nam 7 plus 3 to jest 10. 0,5 dodać 0,7 to jest 1,2. Czyli 10 dodać 1,2 to jest 11,2 metra. Przejdźmy do kolejnego zadania. Światło przebyło dzisiaj odległość V. Odległość V, aby dotrzeć do skraju ziemskiej atmosfery. Światło musi przebić ze Słońca odległość Q, aby dotrzeć do powierzchni Ziemi. Jaka jest grubość ziemskiej atmosfery? Zadanie brzmi interesująco. Zróbmy sobie taki mały szkic. Tu będzie gdzieś Słońce. Duże Słońce. Narysujmy sobie tutaj gdzieś Ziemię. Oczywiście tutaj proporcji teraz nie zachowuję. To jest tylko szkic. Tu będzie gdzieś atmosfera. I zobaczmy. Światło pokonuje odległość V i dociera do ziemskiej atmosfery. Czyli od powierzchni Słońca do atmosfery. Czyli ten kawałeczek. Narysujmy. Jest linia prosta. Czyli do powierzchni tutaj, od powierzchni Ziemi. Tu mamy V. Wiemy też, że światło musi przebyć odległość Q, aby dotrzeć do powierzchni Ziemi. Powierzchnię Ziemi mamy tutaj. W związku z tym narysujmy sobie jeszcze raz. Tu mamy odległość Q. I mamy pytanie, jaka jest grubość ziemskiej atmosfery? Teraz, kiedy mamy to na rysunku, jest jasne, żeby obliczyć ten odcinek, tutaj ten, to jest grubość atmosfery, to jest grubość atmosfery. W każdym miejscu powinna być taka sama. Pamiętajcie, że to jest tylko szkic. Tutaj mamy Ziemię. Tu jest atmosfera. Czyli grubość ziemskiej atmosfery to będzie ten kawałeczek. Żeby obliczyć ten kawałeczek, należy od Q odjąć V. Czyli grubość ziemskiej atmosfery to będzie Q odjąć V. Zwróć uwagę, że tutaj nie mamy takiej odpowiedzi. Mamy do wyboru V minus Q lub moduł z V minus Q, wartość bezwzględna. Tą z dodawaniem od razu możemy wykreślić. Mam nadzieję, że widzisz dlaczego. To wynika tutaj z rysunku. Zastanówmy się, która z tych odpowiedzi będzie poprawna. Nam wyszło Q minus V. Jeśli wybierzemy odpowiedź B, czyli V minus Q, to w tym wypadku wynik będzie ujemny. Od mniejszej wartości odejmiemy większą. Czy odległość może być ujemna? Tutaj nie za bardzo. Zatem poprawną odpowiedzią będzie odpowiedź C. Zwróć uwagę, że Q minus V to będzie to samo, co moduł z V minus Q w tym wypadku. Przy okazji zapraszam Was do obejrzenia filmów z astronomii, gdzie możecie się wiele dowiedzieć na temat Układu Słonecznego. Zróbmy jeszcze jedno zadanie z wartością bezwzględną. Doktor Kiedy jest podróżnikiem w czasie.
W roku 1999 siedział na ławce w parku i jadł hot doga, kiedy zorientował się, że zapomniał swojego kapelusza. Aby go odzyskać, musiałby podróżować T lat, gdzie T jest liczbą ujemną oznaczającą cofanie się w czasie. Co wiemy o sumie 1999 dodać T? I mamy cztery możliwe odpowiedzi. Przeanalizujmy je. Zobaczmy pierwszą. 1999 dodać T jest moduł z T większe od 1999. Pamiętaj, że T było liczbą ujemną. T jest liczbą ujemną, bo cofamy się w czasie. W takim razie to będzie nieprawdziwe. Ta liczba będzie mniejsza, bo tu będziemy odejmować, T jest ujemne, niż ta liczba. W związku z tym to jest błędna odpowiedź. Sprawdźmy kolejne. To wygląda na prawdziwe. Wyobraźmy sobie taką sytuację. T jest równe minus 3, czyli musi się cofnąć 3 lata w czasie. Wtedy 1999 dodać T równa się tak naprawdę 1999 dodać minus 3, a to jest 1996. Czyli to jest o 3 lata mniej, czyli T mniej, moduł z T to jest 3, mniej od 1999. Mamy naszą odpowiedź. Widać od razu, że pozostałe opcje są fałszywe, podobnie jak pierwsza.